Dlaczego miłosierdzie nie jest modne, a samo słowo trąci myszką? Być może dlatego, że umknęło nam faktyczne znaczenie tego, o co chodzi. Wielu uważa miłosierdzie za coś związanego ze skrajną dewocją, inni uważają, że jest to znaka wielkiej słabości. Nic bardziej błędnego, trzeba być naprawdę mocnym, żeby miłosierdzie okazać i na nie się zdobyć. Hebrajski termin rachem, który tłumaczy się jak miłosierdzie, jednocześnie oznacza matczyne łono, czyli miejsce, gdzie jest bezpiecznie, gdzie może się życie rozwijać. Jednocześnie chodzi tutaj o konotacje związane z tym, kiedy matka nosi dziecko pod swoim sercem. Relacja, która się zawiązuje, jest do końca życia i matka, nawet kiedy później dziecko będzie już dorosłe i pogubi się w swoich życiowych wyborach, będzie chciała mu sprzyjać w taki czy inny sposób. I właśnie o to chodzi. Miłosierdzie polega na tym, że po prostu sprzyja się drugiemu człowiekowi, a jeszcze lepiej mówiąc, po prostu traktuje się go lepiej, niż na to faktycznie zasługuje. Zobaczcie, jak to działa w dzisiejszej Ewangelii. Słyszymy o Panu Jezusie, który przychodzi do swoich apostołów pomimo drzwi zamkniętych. Oni byli ulokowani w wieczerniku i tam, raczej nie świętowali, tylko mieli miny pogrzebowe. Przychodzi tam Jezus i mówi: pokój wam. Nie mówi, nie zaczyna od wyrzutów, od pewnego rodzaju pretensji. Przecież wy wszyscy, którzy tyle ze mną chodziliście, byliście moi, uciekliście, nie było was w chwili próby i wy mówicie o sobie, że jesteście moimi przyjaciółmi. Nie zaczyna od takich pretensji, a przecież zasłużyli na nie. Tylko daje im coś, na co na pewno nie zasłużyli. Traktuje ich lepiej niż w naszych oczach nawet zasłużyli na to. Mówi: pokój wam. I jest to nie tylko kwestia standardowego pozdrowienia. Pokój oznacza zbawienie. To jest drugie imię zbawienia. Właśnie zwyciężyłem śmierć, właśnie zmartwychwstałem. I teraz uwaga. Kto chciałby być zbawiony, wystarczy, że we mnie uwierzy. Pokój będzie miał z Bogiem, pojednanie z Bogiem, wejście w relację pokoju z Bogiem. Czy to mało, czy dużo? Więcej nie można praktycznie w tym życiu otrzymać. Więc apostołowie otrzymują to, na co absolutnie nie zasłużyli. Nikt z nas nie zasłużył na zbawienie, na pokój, który Jezus ofiarowuje, choćby ze względu na nasze słabości. A jednak Jezus traktuje nas lepiej, niż na to zasługujemy i oto miłosierdzie w czystym swoim przejawie. Ale jest jeszcze postać Tomasza, który tym bardziej nie zasłużył na takie dobro, bo przecież po pierwsze błąkał się gdzieś pierwszego dnia, nie było go z apostołami, może to oznacza właśnie bardziej, że był niespokojnym duchem i czegoś tam ciągle szukał, może był odważniejszy niż cała reszta. Ale kiedy usłyszał od reszty, że Jezus im się objawił, zastrzegł, że jego to nie interesuje. Takie bzdury możecie opowiadać nie wiadomo komu, ale nie mnie. Mnie potrzebne są konkrety. Jak nie dotknę, nie uwierzę. I kiedy Jezus przychodzi ponownie 8 dnia, nie ma mu tego za złe. Nie jest pełen wyrzutów wobec apostoła, który nie uwierzył. Tylko mówi: dobra, dotknij moich ran i tak dalej. Tomasz spełnia także przy okazji rolę swoistego wcielenia wszystkich naszych wątpliwości. Bo moglibyśmy powiedzieć, pierwszego dnia apostołowie w tym ferworze mieli jakieś widzenie, jakieś przywidzenie, zbiorową halucynację. Ale jest Tomasz, w którym jak w soczewce wszystkie nasze wątpliwości się skupiają. My też powiedzielibyśmy, nie wiadomo, czy tak było. I jest Tomasz, który jest zaproszony do tego, żeby rany dotknął, żeby dowiedział się i przekonał, że nie chodzi o ducha. Okazuje się jednak, że dotknąć nie zawsze znaczy uwierzyć. Ale jak już się uwierzy i jest to wiara prawdziwa, to ona zmienia życie. Zobaczmy w pierwszym dzisiejszym czytaniu z Dziejów Apostolskich. Mamy tutaj nic innego jak właśnie świadectwo odmienionego życia za sprawą wiary w Jezusa Chrystusa, przyjęcia pokoju, który On daje. Wszyscy, obok apostołów, wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa, tak spontanicznie wymyślili, że chcieli być razem cały czas i wszystko, co mieli, sprzedawali i po prostu na
działania czy na potrzeby tej wspólnoty przekazywali. No, powiedziałby ktoś, ludzie, przecież to komuna w najczystszej postaci. Tak, i na szczęście nie jest to jedyny model chrześcijańskiego życia możliwy. Oczywiście ci akurat wybrali tak, spontanicznie chcieli być razem. Jeden drugiemu sprzyjał, w domyśle jeden traktował drugiego lepiej niż na to zasługiwał, w duchu chrześcijańskiej agapy i biblijnego miłosierdzia. Bo miłosierdzie to faktycznie drugie imię miłości rozumiane jako dar z siebie. Tak ją definiuje święty Paweł, choćby w liście pierwszym do Koryntian. Ale miłość i miłosierdzie, tak rozumiane, nie mają nic wspólnego z naiwnością. Bo można by sądzić, no tak, naiwny okazał miłosierdzie, przepuścił, przebaczył i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówiłem na początku, trzeba mieć ogromną siłę, żeby na miłosierdzie się zdobyć. I to wcale nie znaczy, że jesteśmy pobłażliwi dla wszelkich głupot czy głupstw, czy dla wszelkich, powiedziałbym, nonsensów. Czasem miłosierdzie oznacza być stanowczym. Jeśli z tyłu głowy jest właśnie chęć świadczenia dobra, to czasem trzeba być asertywnym i powiedzieć, jak się rzeczy mają, ryzykując nawet, że się utraci dobrą relację ze strony osoby kochanej, której tak świadczy się miłosierdzie. Przykład jest w drugim dzisiejszym czytaniu, tak mi się wydaje. Święty Jan, który pisze swoje trzy listy, musi w nich się odnieść do kwestii braci, którzy wybrali inną drogę. Braci i sióstr z tej wspólnoty, którzy uznali za swoje pewne heretyckie nauki i niestety mącili bardzo w łonie tej wspólnoty. I on musi po prostu po imieniu nazwać to, co oni robią. Musi ich ostrzec w ten sposób. I ktoś powiedziałby, hello, tak nie wolno, ludzi nie wolno tak polaryzować, trzeba być miłosiernym i tak dalej. Miłosierdzie nie polega tylko na takim byciu spolegliwym, jak powiedziałem, ale również ma w sobie ten wątek stanowczości. Jeżeli wiem z miłości do tej drugiej osoby, że jemu, jej potrzebna jest stanowczość, nie zawaham się jej użyć. I święty Jan w tym akurat fragmencie polemizuje ze wszystkimi, którzy nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa. To znaczy nie uwierzyli w to, kim On tak naprawdę jest. Byli ci właśnie bracia chrześcijanie, którzy twierdzili, że no, Jezus przyszedł na świat jako zwykły człowiek. Potem w czasie chrztu nad Jordanem Chrystus, duch Chrystusa, czyli bóstwo, zamieszkało w nim, ale przed ukrzyżowaniem owo bóstwo opuściło Chrystusa. Innymi słowy, mamy do czynienia z ukrzyżowaniem samego tylko człowieka, z tylko naturą ludzką. Bóstwo opuściło go. Jan mówi, że to są niedorzeczności i mówi dokładnie tak, trochę to zakodowane jest, ale mówi, że Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę, czyli faktycznie w Jordanie był ochrzczony i tak dalej, i przez krew, nie tylko przez wodę, gdzie jak sądzą ci heretycy, tam otrzymał, czy wstąpiło w niego bóstwo i zamieszkało jak w świątyni. Przez krew także przyszedł, co jest odniesieniem do jego męczeńskiej śmierci, śmierci na krzyżu. Ale z drugiej strony też przez Ducha, Duch Święty, Ojciec i Syn są jednością. Więc kiedy w czasie zwiastowania Maryja słyszy, że Duch Święty stąpi na ciebie, to jest moment, to jest odniesienie, to jest aluzja do sposobu, w jaki począł się Jezus Chrystus, Bóg człowiek. Zatem Jan w ten sposób jasno i konkretnie i dobitnie rysuje granice. Jeśli jesteś po drugiej stronie, to znaczy wierzysz inaczej niż ja mówię, przepraszam cię, ale jesteś heretykiem. I to mówię z miłosierdzia dla ciebie. Ale dziwnie rozumiane miłosierdzie, prawda? Raczej byśmy woleli, nie, bracia, kochani, tu miłosierdzie ma również w sobie dozę stanowczości, jak powiedziałem. I nie należy go mylić z taką neutralnością, byle jakością i takim, no nie wiadomo co, takim bardziej bliżej niezorganizowaniem się. Nie, nie, miłosierdzie jest bardzo konkretne. Kochani, w tym dzisiejszym dniu, kiedy miłosierdzie Boże jest wątkiem zasadniczym, no bo to niedziela miłosierdzia przecież, modlmy się dla siebie,
o taką właśnie postawę miłosierdzia, byśmy umieli innych traktować lepiej niż na to zasługują, ale byśmy jednocześnie nie godzili się na każdy scenariusz, który oni nam sugerują, w domyśle, jeżeli sądzimy, że lepiej im pomożemy, lepiej ich potraktujemy, nie godząc się na taki scenariusz, który uznajemy za nonsens, to również jest miłosierdzie. Ważne tylko, żeby z tyłu głowy było to, co nazywamy dobrem tego człowieka, żeby autentycznie było w nas pragnienie dobra dla tej drugiej osoby. Z drugiej strony jeszcze, oczywiście, patrzmy na Boga z wdzięcznością, na Boga, który nie męczy się przebaczaniem nam i traktowaniem nas lepiej, niż na to zasługujemy. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.